Cześć, dzisiaj mały update do Canona R6. Kilka dni temu Canon wypuścił nowy firmware 1.4 i chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj, co dokładnie się zmieniło. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania. Odcinek nie będzie zbyt długi, powiem Wam tylko o dwóch rzeczach, dlatego że właśnie te dwie rzeczy, które Canon wprowadził z nowym firmwarem, powodują, że punktacja tego aparatu, jeżeli chodzi o narzędzie do filmowania, wzrosła drastycznie. Pierwsza rzecz to jest zapis na dwóch kartach, coś czego dotąd nie było w żadnym aparacie Canona. Nawet R5 pozwalał tylko na zapis jednego głównego formatu plus plików proxy. Natomiast tutaj mamy dowolny format, możemy sobie wybrać i zapisywać na dwóch kartach. Dla mnie to jest bardzo ważne. Coś, na co czekałem bardzo długo u Canona i między innymi dlatego bardzo często używam kamer zamiast aparatów. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest dodanie Synologa trzeciego. Z mojej perspektywy jest to o tyle istotne, że to znaczy jak nagrywam na kamerach, to praktycznie zawsze nagrywam w logu trzecim. I teraz jako uzupełnienie, używając Canona R6, dużo łatwiej mi jest spasować kolor. Wystarczy wrzucić tego samego luta, troszeczkę pogrzebać przy krzywych i jesteśmy bardzo blisko ujednolicenia obrazka. Zrobiłem jeszcze taki krótki test w kwestii przegrzewania się, czy coś się zmieniło. Tutaj jeśli chodzi o przegrzewanie, nadal jest bez zmian. Nagrywając kilka plików testowych, krótkich, plus później włączając aparat longiem, zostawiając go na słońcu, aparat był w stanie pracować około 16 minut, po czym dał sygnał na przegrzewanie się. Zrobiłem specjalnie zapis na dwóch kartach, żeby zobaczyć, czy są jakieś różnice. Tak na oko myślę, że nie ma większych różnic, nic to nie zmienia, że zapisuje się na dwóch kartach. Test może być troszeczkę przekłamany z uwagi na to, że aparat już pracował, zanim włączyłem nagrywanie longiem. Stąd ten krótszy czas, to 16 minut w porównaniu do standardowych 24 minut, jest spowodowane tym, że nagrywałem te pliki właśnie porównania różnych formatów, więc to też parę minut zajęło. Ale to też pokazuje właśnie to, że aparat jak pracuje, niezależnie czy robimy zdjęcia, czy nagrywamy, to on nabiera tą temperaturę i wyraźnie czas nagrywania nam się skraca, jeśli później postanowimy nagrać sekwencję longiem. Mam nadzieję, że jakoś uzupełniliście wiedzę na temat Canona R6. Jeśli chcielibyście zobaczyć pełną recenzję, napiszcie w komentarzach, zrobię dla Was zarówno recenzję wideo, jak i recenzję fotograficzną. Dzięki i do zobaczenia.